Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 29 grudnia. Zapraszam na Jawor Express. Jakie życzenia mają jaworznianie na rok 2024? Oto zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta. Mądrzejszych rządzących przede wszystkim, bo to jest kabaret, co oglądamy. Żeby nie było gorzej. Żeby nie było wojen, żeby ludzie byli szczęśliwi. Tylko tyle. Kończy się rok 2023. Zapytaliśmy więc mieszkańców Jaworzna, jak by chcieli, żeby ten zbliżający się 2024 rok wyglądał oraz jakie mają plany i postanowienia. Kochanie, to co my tam możemy mieć na starość? Żeby gorzej nie było, żeby spokój był, żeby się ten nowy rząd jakoś sprawdził. Bo chociaż nas to nie bardzo interesuje, ale przecież w tym kraju mieszkamy, żyjemy. Chcielibyśmy, żeby się dogadali stary rząd z nowym rządem i spokojnie dalej rządzili, jak do tej pory. Kraj się rozwijał, fajnie było. Cieszyliśmy się z tego powodu, że się budowało dużo, no, dużo się robiło. A teraz mamy trochę obawy, jak to będzie, żeby to... A może ten nowy rząd też się jakoś dostosuje, będzie dobrze. Nie zastanawiałam się. Zdrowia i spokoju. Zdrowia dobrego. Spokojnego życia. Tak, żeby już w końcu się to wszystko skończyło. Te wojny to w ogóle i żeby po prostu ludzie żyli szczęśliwiej. A ja sobie życzę, żeby ten 2024 dla wszystkich był zadowalający. Szczególne oprócz zdrowia to nie życzę sobie, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak jest, to będzie wszystko. Natomiast myślę, że pokoju na świecie by się przydało wszystkim. Nic, już za stary jestem na marzenia. Żeby temperatury były w lecie niższe. Zwiedzić parę miejsc, wakacje na pewno. No, żebyśmy byli zdrowi, żeby wszystko szło w dobrym kierunku. Mam, żeby spokój był, zgoda i dało się jakoś żyć, stabilizacja, żeby była taka. Żeby był spokój, nie? Nie wiem, co ma być, to będzie. Nic, spokoju. Życzenia to tylko zdrowia, bo więcej nic nie trzeba. A plany? No nie planuję, jestem na emeryturze, więc z dnia na dzień, żeby tylko było zdrowie i spokój przede wszystkim, żeby nie było wojen, żeby ludzie byli szczęśliwi, tylko tyle. Troszeczkę tańszych cen, no i mądrzejszych rządzących przede wszystkim, bo to jest kabaret, co oglądamy. No zdrowia, bo mam tylko 33 niecałe do setki. A jeżdżę jeszcze na łyżwach, na rolkach, także nie ma lekko. Szczerze powiedziawszy, jeszcze się nie zastanawiałam. Myślę, że co los przyniesie, tak trzeba przyjąć. Zdrowia i jak najwięcej powodów do radości. Jeżeli chodzi o mnie, tak, no zdrowia, jakiegoś spokoju, stabilizacji, pewności jutra, no wszystkiego... Co każdy by sobie życzył, żeby było. No i żeby w rodzinie wszyscy byli zdrowi i każdy się cieszył, że no jest dobrze. A jak będzie, to zobaczymy. Na pewno zdrowia, na pewno dobrego przygotowania córki do nowego przedszkola, bo będę chciała ją przenieść. No i a dla siebie, no to też w sumie zdrowia. Też w sumie zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Do naszego sztabu wpłynęły kolejne przedmioty na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Lex Super Omnia, czyli Stowarzyszenie Prokuratorów, ponownie wspiera WOŚP. W tym roku na aukcję podarowali dwa własnoręcznie malowane obrazy. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia w tym roku na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podarowało dwa obrazy wykonane przez panią prokurator Agnieszkę Łosicką. Jest mi szalenie miło. Jako członek Stowarzyszenia Lex Super Omnia mam przyjemność wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ten sposób, że niniejszym przekazujemy na Państwa ręce dwa dzieła autorstwa naszej koleżanki ze stowarzyszenia, pani prokurator Agnieszki Łosickiej.
Oba dzieła są tworem jej talentu, a są to odpowiednio Lublin w ogniu oraz Świt. To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy Lex Super Omnia wspomaga Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a pomysł zrodził się z tej idei, która przyświeca Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jeżeli ktoś ma talent, chęć i możliwości, i oczywiście dobre serce, to robi wszystko, żeby tę zacną inicjatywę wspomóc. Podjęto decyzję o zlikwidowaniu stanowisk kontenerowych znajdujących się na ulicy Starowiejskiej na osiedlu Stałym, a zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową Górnik. Niestety to stanowisko to jest kwestia, że na Wielkanocne Święta już może tu śmieci nie będzie. Zlikwidowane zostaną dwa stanowiska kontenerowe ze śmieciami znajdujące się na ulicy Starowiejskiej na osiedlu Stałym. Taką decyzję podjęto na spotkaniu władz miasta ze spółdzielnią mieszkaniową Górnik. Uczestniczył w nim radny miasta i jednocześnie prezes spółdzielni mieszkaniowej Górnik, pan Maciej Bochenek. Spotkanie, które było zainspirowane przez zarządców i spółdzielnię na wniosek mieszkańców, którzy wystąpili do pana prezydenta z petycją, żeby unormować sprawy związane z tym tutaj punktem odpadów i żeby mogli dalej rzucać, żeby nie było likwidacji tego stanowiska. No, w czasie dyskusji jednoznacznie zostało powiedziane, że to stanowisko w takiej formie istnieć nie może. Długośmy poświęcili czasu na mówienie, że jest ono za duże. Za dużo jest tutaj ludzi, którzy wyrzucają odpady, że to stanowisko nie jest w stanie zabezpieczyć prawidłowo tych odpadów. No i trzeba zmniejszyć liczbę tych mieszkańców, którzy tu rzucają te śmieci. Według mojej oceny, jako prezesa spółdzielni, oceniam, że tu rzuca między 1200 a 1500 ludzi odpady. Według Urzędu Miasta tych ludzi jest tu kilkanaście tysięcy. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Po długiej dyskusji podjęto decyzję, że te stanowiska w takiej formie nie mogą istnieć. Nie są w stanie zabezpieczyć prawidłowo odpadów. Kiedy doszliśmy do wniosku, że jest możliwość, że niektórzy odejdą, zejdą z tego stanowiska, zaproponowałem, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to jako spółdzielnia zobowiązujemy się, że będziemy sami tym stanowiskiem się opiekowali i doprowadzimy do tego, żeby nie było tutaj żadnych zaniedbań, żeby nie było takiej sytuacji, jaką była. Naszych spółdzielców jest tutaj koło 500, więc może by to było. No niestety to się spotkało ze strony niektórych zarządców z nieprzyjęciem takiego stanowiska. Potwierdzili, że albo zostajemy wszyscy, albo nie zostaje nikt. Decyzja ta spowodowana jest problemem, jaki występuje na tej ulicy ze śmieciami, które zazwyczaj leżą wszędzie dookoła kontenerów i zaśmiecają ją. Najbardziej jest to widoczne w weekendy, kiedy śmieci nie są odbierane. Mieszkańcy podkreślają, że to bezdomni tworzą problem, a Urząd Miasta mówi, że to mieszkańcy tak zaśmiecają. Doszło tam nawet do kilku interwencji Straży Miejskiej, która wystawiła mandaty za zaśmiecanie. Informuję, że dostaliśmy mniej więcej czas do 31 marca z małym tam handicapem, gdyby były trudności, na to, żeby nowe stanowiska stworzyć. Każdy z tych, którzy dzisiaj korzysta z tego stanowiska, każdy z zarządców i spółdzielnia mieszkaniowa Górnik, mają mieć własne stanowiska, na których będą te odpady będą zbierać. Do 15 stycznia przyszłego roku spółdzielnia mieszkaniowa Górnik musi podać propozycję nowego terenu do Urzędu Miasta, gdzie według NIK można by było postawić nowe stanowiska. Do 15 stycznia przekażemy do urzędu już miejsca, gdzie byśmy chcieli. To jest wszyscy, zarządcy też. No i jeśli wtedy zostaną zaakceptowane, no to dużo będzie zależało od wykonawcy wiat, bo to nie robi się w ciągu tygodnia, tylko taką wiatę wykonawcy robią kilka miesięcy. Zwróciliśmy wczoraj na to uwagę panu prezydentowi. Pan prezydent zobowiązał się, że gdy nastąpią takie istotne
powody do tego, żeby było, to będziemy mogli te parę tygodni, miesięcy może przedłużyć, żebyśmy mogli tamte stanowiska przygotować. Obiecał również, że jak napotkamy na jakieś trudności związane z dojazdem, usytuowaniem czy z zabezpieczeniem, a będzie to w ramach możliwości Urzędu Miasta, to przychylnie przyłoży się do tego, żeby te stanowiska powstały. Aż 67% polskich firm wskazuje, że wysokie koszty pracownicze stanowią dla nich obecnie największą barierę działalności. Nie przekłada się to jednak na decyzje o zwolnieniach. Blisko 80% przedsiębiorstw zamierza utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia, a ponad połowa skarży się na niedobór pracowników. Tak wynika z grudniowego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Rok 2023 na rynku pracy można by określić czterema zjawiskami. To po pierwsze niskie bezrobocie. Ono było w tym roku, teraz wynosi 5%, jest odrobinę nawet niższe niż w zeszłym roku. Drugie zjawisko to był znaczący brak kandydatów do pracy. W tej chwili zarejestrowanych jest 110 tysięcy wakatów w Polsce. Jest to znaczna liczba. Kolejna rzecz to oczywiście presja płacowa związana z inflacją, związana z podwyżką płacy minimalnej. No tutaj szacujemy, że około 80%, czyli powyżej inflacji globalnie płace zostały podniesione. No i niepewność ekonomiczna. Przed rokiem 2024 możemy zaobserwować lekki optymizm. Związane jest to również z powołaniem nowego rządu, z szansami na odblokowanie funduszy unijnych, z tym, że prognozowany wzrost PKB niewielki, ale jednak jest prognozowany. Z drugiej strony jednak jest też niepewność związana z nie najlepszymi informacjami, chociażby z ekonomii niemieckiej. Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym. Natomiast nadal w roku 2024 i w kolejnych latach kluczowym zagadnieniem, kluczowym wyzwaniem dla polskiego rynku pracy będzie brak kandydatów, brak rąk do pracy. Głównym priorytetem według mnie, oprócz uregulowania kilku rzeczy, choć polski rynek pracy jest dość dobrze uregulowany, głównym wyzwaniem będzie właśnie zdefiniowanie polityki migracji zarobkowej do Polski. Drugi temat jest też związany z pracownikami de facto. Tutaj mówimy o tak zwanej luce kompetencyjnej. To znaczy, że młodzież opuszczająca szkoły branżowe, dawniej zawodowe, a nawet wyższe uczelnie, ich kompetencje nie są dokładnie tymi, których potrzebuje biznes, których potrzebuje przemysł. Dlatego będzie trzeba wrócić do tego, aby szkolnictwo branżowe na podstawie istniejącej niezłej ustawy już zaczęło rzeczywiście szkolić w kooperacji z przemysłem, w kooperacji z biznesem kadry, które będą wyszkolone i odpowiadały potrzebom rynku pracy. Tak więc z tego według mnie wynika, że jedną z głównych kompetencji pani minister, ale myślę, że całego rządu, będzie umiejętność współpracy pomiędzy ministrami, której dzisiaj nie widzimy. Na zakończenie dzisiejszego Jawor Ekspresu w imieniu całej redakcji chciałabym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, miłości i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym 2024 roku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już we wtorek.